Maklidvor, nachyliwszy się nad Ariamanem, zbudził go wolą, nie dotykając. Ty mistrzu, czyś wypoczął? Nim pszczoła jedna zdążyła wyssać wszystkie kwiaty na tej lewadzie, byłem już po moim śnie. I to wystarczyło? Pewien rodzaj spania więcej wzmacnia niż zwykły sen. Teraz nie mamy już czasu, wiatr zrywa się wieczorny, musimy dogonić podmorski statek księcia Huberta. Wszakże tu jest pełne morze. Ja widzę w dali tego człowieka i widzę jeszcze torpedowiec rosyjski, z którym musimy się spotkać. Nie pytał już Ariaman, pomógł założyć żagle, wysunęli łódź na fale, grzmiące potężnie wraz z nocnym przypływem. Wiał chłodny wiatr. Łódź pochyliwszy się na bok z świstem zaczęła próć wody. Góra na wyspie wyrastała wciąż, olbrzymiała w mroku, aż w nim zatonęła. Już był nad nimi tylko rozpięty, haftowany gwiazdami namiot nieba. Mrok nocy magnetyzował. Tężyzna fal udzielała się Ariamanowi. Myślami krążył jak olbrzymi albatros wśród chmur nad wzdętem morzem. Mijały godziny bez słowa w milczeniu płynęli. Ariaman wracał myślami do ubiegłej nocy, wśród której on król Wyspy Tule rzucił bajeczną czarę miłości do morza czasza ofiarna dla żywiołu, z której nikt nie wypije już nigdy. I w tej dumie żałował, iż jak Aleksander Wielki nie pochodzi od matki czarownicy, która nie wiadomo z jakim demonem poczęła syna. Aleksander, nie uważając się za syna Filipa, mienił się z synem Ammona, boga słonecznego w Egipcie. Takich matek olimpiad liczy historia tylko na jednostki – Słowacki ułożył modlitwę dla matek o syna geniusza. Ariaman sam teraz był swą matką i czuł, jak rozskrzydlają się w nim czarne, mroczne zadumy. Wtem ujrzał mknący błyskawicznie po wodzie ogień. Nie może być łódź tak szybko pędząca, pomyślał. Nie jest li to jakiś pocisk nowego systemu? Światło zbliża się, zakaty, wychynęła podmorska łódź. Istotnie, zahamowała się w tak wściekłym rozpędzie, jak lecący siłą paru tysięcy koni parowych torpedowiec. Miała motor aeroplanowy przyczepiony do wierzchołka masztu, o ile szła na powierzchni morza i nadający jej ten bajeczny pęd. Rozwarły się stalowe klapy. W łodzi elektrycznej, oświetlonej, stał wysmukły w płaszcz otulony człowiek. Widząc dżentelmenów, dotknął Bireta, salutując i zapytał, czy nie znajdę towarzyszów wyprawy na Wielki Wir, który tworzy się koło Murania każdego przedranka? Moja łódź jest podmorska i możemy odkryć ów tajemniczy pod Tatrami prąd. Mag Litwor zaprzeczył głową. Ariamanowi zrobiło się żal sposobności, spojrzał na maga. Lecz ten jakby nie widząc spojrzenia przeszedł do elektrycznej szalupy i skinął na Ariamana. – Jak to, nie chcecie jechać na Malström i wstępujecie do mojej Jo, która nosi nazwę bohaterki, co miała odwagę przepłynąć wielką drogę od bogini do krowy? – rzekł dżentelmen, sięgając nieznacznie w zanadrze. – Zapewne, aby mieć pod ręką rewolwer. – – Mamy na razie rzecz inną do uczynienia, skoro los nam ciebie zsyła, książę Hubercie – odrzekł Maglitwor. – Musimy jechać pod granicę Tatr i spotkać okręt jadący z Kaukazu i Batumu. Tam jest plan walki, przygotowany przez jednego rosyjskiego kapitana. Sztafetą ma być wysłany dalej, aż na dwór. Jest to z niesłychaną precyzją obliczona możność wygrania walki przez Rosję na dalekim wschodzie z Japonią. Jak to? zapytali obaj naraz książę i Ariaman. Walka Rosji? Nic o tem nie wiemy. Jest już w powietrzu, zaraz się pojawi na ziemi. Kapitan Cibisow należy do tych ludzi, co nasz przewalski Mikołaj. Uwielbia absolutyzm i służy mu całym geniuszem, rozległością wspaniałej wiedzy i młodością. Lecz Rosja musi być pokonana dla jej własnego dobra i dobra ludów. Nie odrzekł na to już nic właścicieli o. Spojrzał tylko bystro i oddał koło sterowe magowi, sam zaś spokojnie wyjął małe pudełko i podał uprzejmie Ariamanowi wraz z koszykiem kolczastych fik zwanych indyjskie. Haszyszu? Trzeba jednak wprzódy zakończyć, choćby tym owocem. Z trudem doszedłem do otrzeźwienia – rzekł Ariaman. I ja też. Lecz powierzyłem łódźmą w dobre ręce i pewno na dłużej. Kto panowie jesteście? Nie pytam. Wolę mieć do czynienia z nieznajomymi, choć już robi mi niemiłą różnicę, że ten straszny pański towarzysz zdaje się mnie znać. Co zaś dotyczy statku wiozącego plan walki, to mam tu aparat telegraficzny bezdrutowy. Oddaję do rozporządzenia. Książę Hubert powtórzył swe usługi magowi, lecz były nieprzyjęte. Mac, Siedział w skupieniu najgłębszym i to był zapewne jego sposób przyjmowania wrażeń z całego świata. Książę Hubert, wchłonąwszy dwie bryłki haszyszu, zapadł w rodzaj letargu. Lecz nie minęło kwadransa, gdy dotknął ręki Ariamana, wstrząsnął nerwowo i rzekł cichym, natchnionym głosem. – Mój druhu, bracie, krywi przelanej w jedną czarę, czy widzisz te piętrzące się wschody z granitu? – tam musisz iść. Tam żyje prometeusz zła. Nad kraterem wulkanu, skąd wychodzą wyziewy siarczane. Węże dwa pożerają mu plecy. Okuty łańcuchem w tym wiecznym mroku, on żyje, ślepiony duch, który niósł światło. Ja byłem tam, a ty masz skrzydła białe. Perlowicza, tyś jest witeziem, który zmógł niegdyś króla wężów w Tatrach. Dziś ty się tułasz. Jam twój brat i jam jest twój wróg, Janosik. Tak, byłem kiedyś hersztem. Dziś jestem wielkim, nudzącym się panem. Lecz widzę mój los na mym pękniętym sercu jakby urnie z brązu która w rozpaleniu aż do krwi jest rzucona w mroźną dolinę zgonu na tej urnie rozerwana pieczeń Salomona duch wyleciał w objęciu tysiąca kobiet geniusz był to może straszliwych potęg biada co ja uczynił co ja uczynił z mą wieczną sześcioskrzydłą duszą Książę Hubert, w rozpaczy najgłębszej, uderzał głową o powietrze, a zdało mu się zapewne, że tam są skały Kaukazu. Książę ręce rozpostarł na przestworze nieba zasianym grozą milczących gwiazd. Arjamanowi zdało się, iż do pędzącej błyskawicznie łodzi skaczącej na falach jak nietoperz w locie, wiją się błękitne, karminowe, żółte muzy, srebrne peri, czarne walkirie, on zaś jak Dżalaleddin Rumi odrzuca wszystkie czary idąc w płaszczu derwisza po drogach samotnych. Maglitwor powstał, dłoń przyłożył do czoła księcia Huberta i ten otrzeźwiał naraz. Ariaman nie potrzebował wytrzeźwienia, patrzył z zimnym uśmiechem na księcia, myśląc, iż to jest jakby jego sobowtór, używający życia i biorący parforce wszystkie przeszkody, u których on legł, jak umirażowych gór. O jedno, was proszę, rzekł już zupełnie innym tonem książę Hubert. Na torpedowiec wiozący plan walki pozwólcie, bym wstąpił ja sam. Byłem lejtnantem marynarki wojennej i rozumiem się na wzięciu w ręce różnych delikatnych spraw. Zresztą znam osobiście kapitana Chibisowa. Widzę na horyzoncie odblask krwawy z komina. Przetniemy drogę i ja pomówię z kapitanem. Lecz na to nie zgodził się bezwzględnie maglitwór. Ujrzano pędzący torpedowiec. Książę Hubert wywiesił latarnię reflektorową i sygnalizował wstrzymanie. Torpedowiec lecący z szybkością kurierskiego pociągu zwolnił pęd. Czego? zabrzmiało gniewne zapytanie. Ważna rozmowa sam na sam z kapitanem, rzekł maglitwór. Opuszczono drabinkę sznurową. Maglitwór wszedł na pokład odymionego, buchającego parą żelaznego potwora. Zniknął wraz z krępym miczmenem. Ariaman nie zmieniał zadumy. Książę Hubert rozmawiał wesoło z oficerami. Po kwadransie wyszedł maglitwór popłynęli